z nami Filip Jagiełło, jeden z bohaterów według wielu opinii dzisiejszego spotkania. Filip, nabiegałeś się dzisiaj dużo w środku pola, dużo tam było biegania, ale to przyniosło efekt, bo można powiedzieć, że zdominowaliście środkową strefę w dniu dzisiejszym i Wisła za wiele sobie w środku nie pograła. No tak, poza tam jednym fragmentem w pierwszej połowie to Wisła sobie nie stworzyła jakoś klarownych sytuacji. No i to my mieliśmy przewagę cały czas w posiadaniu i myślę, że zasłużenie wygraliśmy, bo my byliśmy tą drużyną lepszą, lepiej operującą piłkę i, no i to przyniosło dzisiaj zwycięstwo. Kilka meczów z rzędu rozegrałeś w pierwszej jedenastce, czasami wchodziłeś na końcowe fragmenty, ale widać w tobie, nie wiem czy się zgodzisz, ale widać w tobie taką pewność, że złapałeś taką pewność siebie i bierzesz grę na siebie i to ty jesteś tak naprawdę głównym reżyserem gry w tej chwili Zagłębia. No tak, no powiem tak, no te poprzednie sezony miałem takie, nie chciałbym powiedzieć przejściowe, ale uczyłem się tej ligi i uczyłem się dojrzałości, tak mogę tak powiedzieć. No teraz jestem pewny siebie, pewny swoich umiejętności i no wiem, że jestem gotowy na tą ligę i gotowy, żeby grać na wysokim poziomie. Jaka to dla ciebie była runda? Bo to jest koniec roku, to jest też czas podsumowań. Powiedz, jak oceniasz siebie w tej rundzie, ale również i w całym tym 2017 roku? Czy uważasz, że zrobiłeś duży postęp? Bo myślę, że każdy kibic Zagłębia, który ogląda i śledzi losy swojej drużyny, jest w stanie coś takiego powiedzieć. Czy ty się z tym zgodzisz? Tak, uważam, że ten rok był bardzo dobry według mnie i dla mnie. No, zrobiłem duży postęp pod względem odpowiedzialności na boisku. No, kiedyś grałem tak, nie chciałbym powiedzieć nonszalancko, ale niedojrzale jeszcze na tą ligę i teraz uważam, że dorosłem, żeby grać już w tej drużynie, w tej lidze i uważam, że ten rok był naprawdę dobry, bo rozegrałem sporo meczów i czego bym sobie życzył w następnym roku, to żeby tych meczów było jeszcze więcej, zwycięskich najlepiej i żeby Zagłębie walczyło najwyższe cele. Zanim jeszcze przyszły rok i runda wiosenna, zdradź kibicom, może troszeczkę luźniejsza kwestia, czy jakiś urlop się szykuje, czy zostajesz w domu i w domu się będziesz przygotowywał i ładował akumulatory przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego zimą? Nie planuję żadnego wyjazdu, spędzam te święta w domu, jutro mnie czeka, muszę szybko jechać do Lubina, nie będę z drużyną jechał do Lubina, bo rano muszę się wstawić w szpitalu na zabiegu przegrody nosowej, bo mam problemy z tym nosem i przeszkadza mi to, chcę sobie to już mieć z głowy i zrobić to, natomiast zostaję na święta w domu. Może tam pojadę z dziewczyną na kilka dni gdzieś się wyluzować, ale to już będzie tak spontanicznie to wszystko robione. Jeszcze raz wielkie gratulacje dzisiejszego meczu. Dobre spotkanie i wesołych świąt. Dziękuję.